Gabriele Amart, Wyznania Egzorcysty Uzdrowiciele Zamierzam mówić o tych uzdrowieniach, które następują na skutek przekazania szczególnej energii, zazwyczaj przez nałożenie rąk. Tutaj znajdujemy się na szerokim polu paranormalnej rzeczywistości, która we Włoszech ma cenionego badacza w osobie profesora Emilio Sarvadiego. Ograniczę się do stwierdzenia, nie zagłębiając się w to zagadnienie, które nie leży w moich kompetencjach, że uzdrowiciele nie mają żadnego wpływu na dolegliwości związane z działaniem złego ducha. Podobnie jak nie ma na nie żadnego wpływu medycyna i wiedza ludzka. Niesamowite. Jeszcze raz, Gabriela Amort. Ograniczę się do stwierdzenia, nie zagłębiając się w to zagadnienie, które nie leży w moich kompetencjach uzdrowiciele nie mają żadnego wpływu na dolegliwości związane z działaniem złego ducha podobnie jak nie ma na nie żadnego wpływu medycyna i wiedza ludzka żeby to lekko skomentować medycyna ani wiedza ludzka gdy działa zły duch nie ma na niego wpływu nie działają wtedy właśnie leki różne leczenia wszelkie maści diagnozy gdzie często lekarze nie są w stanie w ogóle pojąć, o co tam chodzi i dlaczego to nie pomaga. Tak właśnie możemy rozeznać m.in., skąd ta choroba pochodzi. Tyle jeśli o zdrowicieli. Teraz bioterapeuci. Ksiądz Amort pisze tak. Także i ci, podobnie jak uzdrowiciele, stali się w ostatnich latach nadzwyczaj liczni. Nie jest moim zadaniem dawanie wyjaśnień teorii dotyczącej prana i bioplazmy. Jest to dziedzina, którą się zajmują odpowiednie nauki, choć dotychczas nie wypowiedziały się na ten temat, nie na ten temat pewnego zdania. Ograniczę się do przytoczenia wniosków, do których doszedł ojciec Lagrua w swojej książce La Preghiera di Guardzigione. Modlitwa o uzdrowienie, gdzie pisze. Jeśli dochodzi do uzdrowień dzięki energii, którą uzdrowiciel przekazuje choremu, lub dzięki napięciu psychicznemu albo pobudzeniu energii zapasowych u chorego, to należy przyznać, że tego rodzaju uzdrowienia nie mają nic wspólnego z uzdrowieniami charyzmatycznymi. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo przenikania praktyk spirytystycznych. Oto dlaczego wymaga się tutaj wielkiej roztropności. Niesamowite zdanie. Niesamowite. Jeśli dochodzi do uzdrowień dzięki energii, którą uzdrowiciel przekazuje choremu, lub dzięki napięciu psychicznemu albo pobudzeniu energii zapasowych u chorego, to należy przyznać, że tego rodzaju uzdrowienia nie mają nic wspólnego z uzdrowieniami charyzmatycznymi. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo przenikania praktyk spirytystycznych. Oto dlaczego wymaga się tutaj wielkiej roztropności. Poznałem pewnego bioterapeutę, naprawdę bezinteresownego, pełnego wiary, który oddawał swoje właściwości w duchu prawdziwej miłości. Ale są to prawdziwe wyjątki, dwa na tysiąc. Jak mi mówił znany egzorcysta z Wenecji, ojciec Peregrino Ernetti. To nie wyklucza potrzeby ostrożności, z jaką powinniśmy patrzeć na bioterapię Przede wszystkim po dokładnie zbadanych owocach i metodach poznaje się drzewo. Tak wpis o uzdrowicielach i bioterapeutach kończy Gabriela Amorty. To prawda krótkie, ale w każdej tej części i u uzdrowicielach i w bioterapeutach po jednym zdaniu, które zostało powtórzone przeze mnie dwa razy, myślę, że ono daje najwięcej do myślenia.